Do wysłuchania podcastu zaprasza Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO. Dzień dobry, przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz, a to jest audycja Życie z nałogiem. W tym odcinku porozmawiam z Joanną Flis, psycholożką, psychoterapeutką, doktorantką na Uniwersytecie Szczecińskim o uzależnieniu, o którym rzadko myślimy jako o uzależnieniu. A mianowicie o tym, jak szkodliwe może być uzależnienie od oglądania telewizji, czyli telemania. Zapraszam. Życie z nałogiem. Rozmowy Zuzanny Piechowicz. Rozmawiałyśmy już tutaj w podcaście Życie z nałogiem o uzależnieniu od gier komputerowych. Słyszymy o uzależnieniach od smartfona i aplikacji, od mediów społecznościowych, ale bardzo mało rozmawiamy o tak zwanej telemanii, czyli uzależnieniu od telewizji i od oglądania telewizji. W ogóle jakoś w przestrzeni publicznej nie myślimy o tym jako o uzależnieniu. Jak myśli Pani, dlaczego? Ja myślę, że wydaje nam się to bardziej niewinne. Wydaje nam się, że telewizja jest mniej szkodliwa, chociaż takie duże badania pokazały, które trwały 25 lat, że ona jest równie szkodliwa jak różne inne uzależnienia, ale coraz częściej mówimy o binge-watchingu, czyli o uzależnieniu od seriali, i dzięki temu zjawisku wraca pewien rodzaj myślenia o tym, że telewizja też może uzależniać i że to też jest szkodliwe dla naszego mózgu i że wszystko w nadmiarze może szkodzić po prostu. Ja mam też taką teorię, oczywiście to jest teoria, która jest takim raczej refleksją, że po prostu telewizja jest czymś, z czym już większość Polaków dorastała, prawda, Polek i Polaków, bo no jest już tak obecna od tak wielu lat, że to, że telewizor jest włączony w domu, to, że się spędza ten czas przed telewizorem, to, że nawet na przykład starsze osoby spędzają całe dnie przed telewizorem, nie wydaje się niczym nadzwyczajnym. To nie jest nowe zjawisko. I trochę te szkodliwe czynniki wiąże się na przykład z wiekiem, bo nie wiem, czy dobrze, ale ta telemania kojarzy mi się właśnie, pani powiedziała o serialach, ale telemania kojarzy mi się właśnie głównie z osobami starszymi. Tak, bo to głównie one w tej chwili wybierają telewizję, ponieważ gorzej chyba poruszają się po przestrzeni cyfrowej, ale to jest taki mój wniosek, że też często są to osoby przyzwyczajone do tego, że ten telewizor zajmuje szczególne miejsce w pokoju gościnnym albo w pokoju dziennym i że jego obecność jest taką nieodłączną obecnością, znaczy nieodłącznym elementem życia rodziny. Jakby od tego bym zaczęła, no bo przecież kiedyś ta telewizja była czymś takim, co grało cały czas w tle, trochę zastępowała radio w pewnym momencie. Ten obraz migał. Dużo osób na emeryturze na przykład mówi o tym, które się borykają z samotnością, że dzięki temu nie czują się same. Bo cały czas ktoś do nich mówi. Czy rzeczywiście ta telemania jest takim samym uzależnieniem jak inne uzależnienia? Czy te skutki można by porównać do innych uzależnień? Wszystkie uzależnienia są chorobami chronicznymi, i które prowadzą do śmierci. Kiedy myślę sobie o śmierci, to akurat przy telemanii to mogłyby być takie bardzo negatywne konsekwencje, które są pokłosiem telemanii, bo osoby, które uprawiają telemanię, to są osoby, które gorzej się odżywiają, które często cierpią na kompulsywne objadanie się, które się mniej ruszają, czyli w pewnym sensie prowadzą mniej higieniczny tryb życia i to może wpływać na ich zdrowie, czyli w konsekwencji każdy uzależnienie prowadzi do utraty ważnych rzeczy, w tym zdrowia, a w takiej chronicznej wersji po prostu życia. Myślę też, że to może być coś, co sprawia, że na przykład rezygnuje się z kontaktów społecznych, bo coś ma być właśnie w programie, w telewizji, albo pojawia się nowy serial i wybiera się często to oglądanie zamiast innych czynności. Tak, jest to też uzależniające z racji tego bodźca, który jest bardzo intensywny. Przy binge-watchingu na przykład mamy z tym do czynienia, że fabuła serialu jest tak bardzo wciągająca, że trudno jest po prostu zrezygnować z kontynuowania oglądania i w związku z tym porzuca się inne alternatywne zachowania, czyli porzuca się kontakty z innymi ludźmi, porzuca się właśnie sport, zawala się noce, sama czasem tak robię, więc to ma negatywne konsekwencje. No właśnie, tutaj jesteśmy przy ważnym wątku, bo jako współprowadząca razem z Anną Piekutowską audycję Szkoda Czasu, nazwę seriale, skłamałabym, gdybym nie powiedziała, że
tak nie robię, chociaż uważam, że prowadzenie podcastu serialowego to bardzo dobra wymówka do tego, żeby oglądać dużo seriali, bo można powiedzieć, że się pracuje w tej sytuacji. Kiedy jest ta granica, kiedy po prostu coś nas wciąga, ta książka, ten serial, ta telewizja, a kiedy jest to już coś, co sprawia, że jest jakaś trudność, no bo czy rzeczywiście jedna, dwie czy pięć zerwanych nocy to już jest coś, bo się oglądało seria, to już jest coś, co powinno nas niepokoić, o czym powinniśmy zacząć myśleć w innym kontekście, czy może jednak możemy teraz odetchnąć z ulgą, a przynajmniej ja? Myślę, że możemy odetchnąć z ulgą. Myślę, że od czasu do czasu możemy zawalić noc, od czasu do czasu możemy używać substancji psychoaktywnych jak alkohol, tak? Od czasu do czasu możemy uprawiać hazard i to nie są rzeczy, które są zabronione i które są z gruntu złe. One się złe stają wtedy, kiedy wypierają inne rzeczy i kiedy doświadczamy cierpienia w związku z tym, że tego nie robimy. Czyli nie mogę obejrzeć mojego serialu i to nie jest tylko dla mnie źródło rozczarowania albo smutku, ale po prostu źródło cierpienia. Nie mogę się skupić wtedy na czymś innym, ciągle myślę o tym, co tam być może się zadziało ciekawego, o czym ja nie wiem. Jestem rozproszona, moja uwaga wciąż wędruje w kierunku tych treści. No to wtedy już bym się zastanowiła, no to jest niebezpieczne. Gdybym nie mogła spać w nocy, mimo że nie oglądam serialu, nie mogłabym spać dlatego, że nie mogę go oglądać. To by była dla mnie bardzo niebezpieczna sytuacja. Ale jeżeli ja świadomie wybieram, że tą sobotnią noc po prostu zawalę, bo mam ochotę obejrzeć jakiś serial od początku do końca, co jest w tej chwili możliwe, to nie ma w tym nic złego, jeżeli ja rozumiem, jakie konsekwencje się z tym wiążą i to nie są konsekwencje, które niszczą moje życie, więc wtedy jest okej. Jakoś bardzo dużo myślałam i czytałam w kontekście naszej rozmowy na temat właśnie seniorów i emerytów. I trochę się zastanawiam, to znaczy, kiedy myśleć o naszych bliższych, którzy są starsi, którzy właśnie spędzają dużo czasu przed telewizorem jako osoba, które mają jakiś problem, może potrzebują jakiegoś wsparcia, bo ta samotność, o której pani powiedziała, jest też bardzo dojmująca. Ten telewizor działa jak taki zagłuszacz samotności. Już teraz w pandemii, kiedy to są osoby, które są jeszcze bardziej narażone, jesteśmy w czwartej fali pandemii, właśnie na zakażenie koronawirusem, na śmierć z powodu koronawirusa, no to wszystko nakładając się, właściwie zastanawiam się, czy w ogóle myśleć o tym, czy ta nasza bliska osoba nie jest uzależniona, bo co my właściwie w tym momencie możemy z tym zrobić? Jasne. Po pierwsze, zwróciłabym uwagę na to, jeżeli taka osoba starsza zaczyna zaniedbywać swoje zdrowie, na przykład higienę osobistą, przestaje się regularnie odżywiać, bo na przykład spędza cały dzień w fotelu przed telewizją, już nie zauważa, kiedy śpi przed tym telewizorem, bo często tak się zdarza, tak? Albo na przykład, kiedy ktoś całymi dniami przerzuca kanał za kanałem, poszukując czegoś ciekawego i jak nie może tego znaleźć, to rzeczywiście to jest taki sygnał ostrzegawczy, ale zastanawiałabym się nad też takim etycznym wymiarem odbierania części z tych osób starszych, tej telewizji, bo musielibyśmy coś też tym osobom dać w zamian. Kiedy myślę sobie o tym, żeby im coś dać, no to byłaby obecność innego człowieka, to byłoby jakieś alternatywne zachowanie dostosowane do ich możliwości. Często są to osoby borykające się z jakąś już niepełnosprawnością. Więc jest taki wymiar etyki w pracy nad uzależnieniem, w którym zakładamy, że czasem, jeżeli nie mamy do zaproponowania innego sposobu radzenia sobie z rzeczywistością, no to pracujemy przede wszystkim nad redukcją szkód, czyli bym wtedy pracowała z taką osobą nad tym, żeby przywrócić jej regularne odżywianie się, zażywanie leków, dostarczyć jakiegoś towarzystwa. Natomiast bym chyba też tak nie demonizowała tego doświadczenia, ponieważ każdy, kto kiedykolwiek był samotny i uwięziony w domu, doskonale wie, jakie to jest doświadczenie trudne i my z samotności też umieramy i z samotności też chorujemy. Dla części z tych osób telewizja jest rozwiązaniem. Wielka Brytania nawet stworzyła specjalne ministerstwo do spraw walki z samotnością jako ważnym problemem społecznym, ale to na inną rozmowę. Jakby pani to redukcję szkód porównała, jak to wygląda przy innym uzależnieniu? Bo wydaje mi się, że gdy rozmawiamy o telemanii, no to ona jest to tak obecna część rzeczywistości, że trudno nam powiedzieć, kiedy jest rzeczywiście szkodliwa, a kiedy jest właśnie tym zagłuszaczem. Jak wygląda redukcja szkód przy innych uzależnieniach?
Redukcja szkód polega na tym, że nie zakładamy takiego celu, takiego paradygmatu, że ktoś będzie w całkowitej abstynencji, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że dla części osób na przykład to jest niemożliwe, bo już nie mają samokontroli wobec tej substancji, a dla części osób to jest niemożliwe, ponieważ nie mają innych narzędzi radzenia sobie z rzeczywistością. I przy redukcji szkód zmniejszamy wpływ uzależnienia na życie danego człowieka. Jeżeli to jest osoba uzależniona od kokainy, no to na przykład metodą redukcji szkód będzie dostarczanie bezpiecznego miejsca do zażywania narkotyków, tak? Pomoc przy odbyciu badań lekarskich. Tak? Dla osoby uzależnionej od telewizji byłoby to pójście z taką osobą na spacer kilka razy w tygodniu, przyniesienie jej zakupów, tak? Zadbanie o to, aby zadbała o higienę taką cielesną. To też Pani powiedziała ciekawą rzecz, bo w Szwajcarii są takie specjalne punkty, gdzie osoby, które są uzależnione od narkotyków, mogą skorzystać z czystych strzykawek, z czystych igieł, żeby właśnie zmniejszyć ryzyko na przykład zarażenia się wirusem HIV i żeby w tym uzależnieniu były po prostu bezpieczniejsze, co jest czymś zupełnie innym niż taki paradygmat, który jest bardzo mocno funkcjonuje w Polsce, takiej całkowitej trzeźwości, i tutaj mówię trzeźwości i abstynencji od każdej substancji, to znaczy nie bierzemy pod uwagę, że osoba, która jest uzależniona od alkoholu, może jakoś z tego alkoholu korzystać, ale przez terapię i przez jakieś inne działania po prostu lepiej trochę funkcjonować, choć nie idealnie w świecie. Dokładnie, ten świat pracy z osobami uzależnionymi, on nie może być taki czarno-biały. To by wykluczało dużą część osób, które nie są w stanie po prostu utrzymać tej pełnej abstynencji, i to nie jest etyczne, kiedy takim osobom odmawiamy leczenia tylko dlatego, że ich cel w terapii nie jest do końca taki idealistyczny, jakby nam się wydawało. Więc ja jestem wielkim fanem redukcji szkód, bo często to jest jedyna droga wyjścia dla osób, które mają bardzo rozbudowaną nałogową regulację uczuć, a już też bardzo uszkodzoną samokontrolę, no bo uzależnienie zmienia nasz mózg, on zmienia naszą zdolność do zarządzania swoim zachowaniem, więc dla części osób to jest niemożliwe. I wracając do tych emerytów, to też są często osoby już starsze, więc ich zdolność do wprowadzania nowych zachowań, ich zdolność do kontrolowania swojego zachowania aktualnego jest dużo mniejsza z racji po prostu starzejącego się mózgu jako po prostu strukturalnej części naszego funkcjonowania, takiej biologicznej, więc tutaj ten paradygmat redukcji szkód byłby takim złotym środkiem. Czymś, co pozwoliłoby, bo często tak bywa, że kiedy dzieci próbują albo bliscy próbują w życiu emerytów wprowadzić zmiany, to stają się zbyt kontrolujący i zbyt nadgorliwi, więc to jest też coś, co pozwoliłoby znaleźć dialog z tymi osobami starszymi, które potrzebują pomocy. I często jest tak, że ta osoba starsza staje się takim dzieckiem w tej relacji, prawda? Że to nie jest komunikat jak z analizy transakcyjnej dorosły-dorosły, tylko zaczynamy traktować tych naszych bliskich, którzy są starsi, z jakiegoś powodu właśnie jako dzieci, które trochę mniej rozumieją ze świata, trochę trzeba coś zrobić za nich, ale nie dlatego, że na przykład nie są w stanie tego zrobić fizycznie, tylko dlatego, że po prostu już nie rozumieją świata, w którym funkcjonują. Dokładnie, to jest przemoc. To jest pewna forma przemocy, a uzależnienie jest chorobą, która dotyka godności, i leczenie i pomoc też nie może tej godności naruszać. Nie może być tak, że uzależnienie narusza godność osoby chorej, ale leczący również to robią. Jednym z wymiarów leczenia jest szacunek do drugiej strony i do osoby, albo też pomagania jest szacunek, i też ten szacunek musi wyrażać się również w tym, że my akceptujemy formę życia, którą ktoś dla siebie wybiera. Jesteśmy ostatecznie wszyscy wolni, i to, że jesteśmy uzależnieni, nie oznacza, że inni ludzie mogą za nas decydować o tym, jak mamy żyć. Kto i na jakiej podstawie decyduje, czy dla tej osoby dobra jest redukcja szkód, czy jednak jest szansa na taką całkowitą abstynencję? Chciałabym powiedzieć, że decyduje terapeuta, psycholog, ale ostatecznie decyduje klient, pacjent, osoba uzależniona. Jako terapeuta mogę powiedzieć, że widzę na przykład cechy jeszcze w miarę zdrowej samokontroli, więc możemy popracować nad abstynencją. Mogę też powiedzieć, że mam problem z wybraniem narzędzia, które umożliwi pełną samokontrolę, więc zaczęłabym od redukcji szkód. To jest jakaś moja propozycja. Natomiast decyzję podejmuje osoba uzależniona, bo też nie ma takich narzędzi, które mogłyby zbadać, że ta osoba już nie może, a ta może zachować abstynencję. Znam masę takich osób, które w fazie chronicznej choroby, gdzie ta samokontrola wydała się już niemożliwa do odbudowania, wprowadziły abstynencję pełną,
i takie, które mają możliwość prowadzenia abstynencji, ale pracują tylko nad redukcją szkód. Więc decyzję podejmuje ostatecznie klient, który musi się zdecydować na jakiś cel w pracy terapeutycznej. Musi, na nie musi, ale generalnie wybiera jakiś cel dla siebie w pracy terapeutycznej. Czy redukcja szkód jest porażką w leczeniu osoby uzależnionej dla tej osoby? Myślę, że nie. Myślę, że każde leczenie jest sukcesem. I warto na to z tej strony spojrzeć. Mam jeszcze coś takiego jak paradygmat ograniczania na przykład picia, tak? Czy paradygmat wprowadzania cyfrowej higieny przy uzależnieniach, więc mamy kilka takich paradygmatów. Leczenie musi być dostosowane do potrzeb osoby leczącej się. To ona wybiera cel i to ona określa, czy cel, do którego dotarła, jest sukcesem czy porażką. Uzależnienie jest chorobą nawrotów. Tu nie ma takiej możliwości, żeby zaleczyć objawy uzależnienia i po prostu zapomnieć o tym, że jest się chorym. Uzależnienie jest chorobą nawrotów, jest chorobą upadków, jest chorobą, w której powstajemy wielokrotnie. Więc za każdym razem, kiedy wstajemy, kiedy zbliżamy się do pracy nad waszym zdrowiem, to jest sukces. I to jest też bardzo piękna puenta do naszej dzisiejszej rozmowy, nie tylko w kontekście telemanii, o której rozmawiałyśmy, ale w ogóle każdego uzależnienia, o którym rozmawiamy tutaj w audycji Życie z Nałogiem, i za to Pani bardzo dziękuję. Dziękuję. Joanna Flis, psycholog, psychoterapeuta uzależnień, doktorantka na Uniwersytecie Szczecińskim. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Ja też polecam Państwu rozmowę Szkoda Czasu na złe seriale. Rozmawiałyśmy też z Anną Piekutowską, już wspomnianą, na temat Squid Game i szkodliwości różnego rodzaju seriali. To w kontekście telemanii. Szkodliwości dla dzieci i młodzieży, może to dodam, to też w kontekście telemanii, tego wpływu, tego co oglądamy, może być istotne. Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz, a to była audycja Życie z Nałogiem. Do usłyszenia. Do wysłuchania podcastu zaprosił Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO. Życie z Nałogiem. Rozmowy Zuzanny Piechowicz.